Jesteśmy z powrotem, moi drodzy. Drugi etap gry. The Castle has... Dobra, mamy już zasoby. Król się cieszy. Czemu nie możemy wysłać wojsk? Przeciwnik jest zbyt silny. A, nie możemy tego zrobić samemu. Potrzebujemy sojuszników. Ten, powiem wam, strasznie głupi ten król się wydaje, to taki Ritter. Dobra. Dobra, pomogą mi moi sojusznicy. Musimy im zapłacić czymś. Właśnie, co powinien dać im? A, skarbiec jest na szczęście pełny. Będziemy słać te... Trzy jednostki muszą przejść. A jest dodatkowy achievement, żeby 5 przeszło. Będą w nas rzucać? A mamy 8000 do wydania. A nie, 8000 to ten most już kosztuje. To nie jest za trudne, bo... Co ja robię? Bo my nie mamy limitu kasowego na to. To ja mogę ten most zrobić z czego chcę, tak? Most z tego się chce, to wam powiem, że to raczej banalny most. Aha. Czyli jednak nie mogę z czego się chce, bo tu jest jakieś złoto. Ale jest limit złota jednak. Nie zauważyłem. No dobra, pokażcie jak idziecie i kto was strzela kamieniami. Oh fuck. O nie, dach kogoś zabił, czekajcie. No, zobaczmy jak teraz pójdzie. Sama konstrukcja jest mocna. To przeciwnicy w nas strzelają kamieniami, jakby się ktoś zastanawiał co się dzieje. A my wysyłamy ten, to są te uruki. Uruki w nas rzucają kamieniami. Dobra, mniej więcej niż 6000. Aha, on nam mówi, że można też konstrukcje łukowe robić. Wow, przecież myśmy już takie robili. Co za koleś. Czy ten doradca naprawdę jest normalny? Słaby ten, znaczy głupia, że ten tutorial w połowie gry jeszcze się pojawia, gdy my już wiemy wszystko o budowaniu mostów, bo jesteśmy wielkimi, kurde, książęcymi architektami mostów. Dobra, muszę go oczywiście zrobić lepszego, bo to słabo wyszło. Ciekawe, czy tak by poszło, czy pęknie. Może strzelić tutaj. Raczej, na pewno. Dobra, przesadziłem lekko, tyle wam powiem. Ważne, żeby mniej niż 6000, nie? Lekko go obniżyliśmy, i tak powinien wytrzymać. Widzicie, tak się buduje mosty. Na, kurde, na skraju wytrzymałości. Żołnierze przeszli. Dobra, wszystkie achievementy. Coś jeszcze. Mhm. No dobra.
Dobra, zobaczmy, co się stanie najpierw, bo kamieniami będą nas rzucać, patrzcie. Jep! 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 A te małe kamyki na szczęście są takie małe piździki, to mogą spadać. Oj, ale ten, żeby tu do przodu nie... O, fuck! O nie! Koza dostała, koń. Którąś planszę już mamy z dachem, a oni nam dopiero w tutorialu mówią, że dach wolno kłaść. No jest dobrze tutaj. Jakieś księżniczki musimy. O kurde, nie więcej niż 41 tysięcy, to będzie potężny most. Tysięcy, no na pewno. Dobra, tak na pewno tego nie zrobimy. Żeby tutaj zachować umiar w pieniądzach, to trzeba to zrobić tak, nie ma innego wyjścia. O ja pierdolę. Przecież to kurde w życiu. No nic, dobra, zobaczymy. To od lewej powinienem zacząć budować, nie od prawej. Tu coś muszę wymyśleć, bo to tak nie może być, kurde. Dobra, zobaczmy. Jak ten most nie jebnie, to się kurde zdziwię, tyle wam powiem. Całkiem ładnie to wygląda, powiem wam. Elegancko. Może nam się uda jeszcze. Tutaj na dole nie ma tych ze strzelą. Ale ogólnie ile miało być mniej niż 41 tysięcy, tak? No zobaczymy. Żeby tutaj zachować te 41 tysięcy, to my musimy trochę ten, trochę tu inaczej zrobić. Ojej. Coś byśmy odrąbali. No nie wiem, tu tak się taki zrobił. A, zobaczymy zresztą. Krzywy trochę, ale... No, tu żeśmy przesadzili po lewo. Ale może przejadą. Jak przejadą, to będzie dobrze. No, to tu pewne oszczędności trzeba było wprowadzić w tym moście.
Kurde, na eleganckości przejechali, moi drodzy. Czy ktoś ma jeszcze jakieś ale do moich mostów? Wszystko zaliczone. Dobra. Musimy, kurde, 10 jednostek musi przetrwać. Nawet tani ten most, patrzcie, taki zrobimy, będzie mocny i tani. Konstrukcja starowikingska, moi drodzy. Tak widziałem na filmach. Dobra, ta część, to mi się podoba. To, że walą kamieniami, to w ogóle świetny pomysł, Bridge Constructorze. W końcu się coś dzieje. New achievement, od razu żeśmy przeszli. No i jeszcze raz. To jest punwo. Nie to, tylko to chcę. No i zobaczymy, co się stanie teraz. Zależy, jakie kamienie będą lecieć, bo jak duże, to będzie, może być ciężko. A, tu most spokojnie wytrzymuje, ten dach też widzę. Jaki poszedł teraz, kurde, retraj. Patrzcie, co ja zrobię teraz, taki pomysł wpadłem przed chwilą. Pomyślałem sobie, może akurat, zobaczymy. Niby przenoszą te obciąże, ale nie, ale ja chcę zobaczyć, co się stanie z tym dużym kamieniem. Jak je mnie. No nie, no dwóch mi zabiło, naprawdę. Co się stało? No nie mówcie mi, że mi sterowniki wywaliło. Nie, nie wywaliło mi sterowników. Czemu muzyka nie działa? Wywaliło mi sterowniki. Czy ja mam coś nie tak z komputerem? Czy mi się zdaje, czy muzyka przestała grać? Nie no, gra muzyka. Czy u was gra muzyka? A u was nie gra muzyka. Może w grze się wyłączyła. No, chyba z komputerem nie tak. Przejdą. Chyba dach się na nich nie zawali. Zaraz z tą muzyką pokombinujemy, co jest nie tak. Nie ma muzyki, wiem. Czekajcie. No co za przygoda, kurde. Co to się w ogóle dzieje? Tutaj jest muza, tylko nic nie słychać. Czy ktoś wie, czemu tak może być? Panel sterowania, dźwięki, sprzęt i dźwięki. W ogóle jakaś dziwna akcja, pierwszy raz tak mam. A, tu jest. Czekajcie, niech ja to puszczę jeszcze raz.
Dajcie mi sekundę. Nie włączyła się z powrotem muza. O co chodzi? A była przez chwilę. Dobra. Wyjdziemy z gry, jest. Wejdziemy z powrotem, może zadziała. Mamy to. Nie wiem, mam w ogóle dwa monitory, nie wiem jak to się stało. Moi drodzy, jedziemy dalej tutaj. Przepraszam wszystkich, którzy ten... 26 tysięcy mamy na most. Dobra. To będzie most. Tu coś jest. Tu coś jest. Tu coś jest. Nie wiem, puśćmy tych ludzi, zobaczmy co się będzie działo, bo nie wiem. No tu się coś zawala. Zróbmy tu najzwyklejszy w świecie mostek. Zobaczymy co będzie dalej. Ile myśmy tam mieli? Tej kasy, bo nie pamiętam. Ktoś pamięta? 20 tysięcy tam było, czy coś takiego? A, tu po prawej się zawali, no tak. Chociaż nie, może, dobra, jednak. Wydaje, że chyba 20 tysięcy było. 26! A, to dużo, 26 to kurde na luzaku. $26 000, to wiecie co ja zrobię? To ja zrobię inaczej, na 26 000 to mnie stać. Kurde, brakuje mi tu kawałka, żeby to tak zrobić zajebiście. What the fuck? Co się dzieje z tym komputerem? Ale muza przynajmniej leci. Chyba za kurde, za duże obciążenie grafiki jest. Znaczy nie, ja wiem z czego to się robi. To się robi z tego, że ja mam śmiesznie podłączane kable, wiecie, do Avermedii, do wszystkiego. Ale bez przesady, żeby w jakimś bridge konstruktorze wywalało ekran, nie?
zobaczmy teraz. Chyba, że tu damy do góry po prostu prawo, lewo i tyle, nie? Będzie pozamiatane. Na górze ekranu są. Mam limit na górze ekranu? Aha, rzeczywiście jest jakiś limit tutaj. Dobra, o fuck, to nie tak. Zróbmy taki mostek, zobaczmy, bo to za długo trwa, powiem wam, za długo trwa. Mostek taki piękny i prosty. A to trwa i trwa, ja się tu męczę nad jakimiś konstrukcje dziwne tworzę. No i kurde, idealnie tak miało być od samego początku. Kombinuję za bardzo czasem. Dobra. No i 30 tysięcy, kurczę. On musi do jakiejś lady się dostać. Czyli on ma jakąś tajną tajną misję do lady musi się dostać, do lady. Jestem lady. Lady. Nie, kurde, w życiu taka lina nie wytrzyma tego. Tak to będzie trzeba zrobić. O, przepraszam. Dobra. Widzę już ten limit tam na górze. Kurde, szans. No powiem wam, że most króla hardkorowy musi być. Pod własnym ciężarem chyba zawala. Ale to sam król na szczęście jedzie, nikt z nim nie jedzie, więc może akurat. Jedź! Jedź, jedź, królu! Dobra, tu trzeba zrobić coś wytrzymalszego i myślę, że da radę. Jak się lewa strona zawali, to prawa uciągnie resztę. Taki mam plan. To jest... A czemu król jedzie z drewnem? A może on się w drewnie schował? Patrzcie, 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 widzicie? Ojej. Dobra, prawie się udało.
Nie wiem, czy to jest mocniejsze przez to. Dobra, lewa jebła, król przeskakuje. Ale niestety nie wytrzymał napięcia. No sam nie wiem, co z tym zrobić teraz. Jeszcze raz to muszę sprawdzić, co tu pęka dokładnie. Belki pękają, no to dobra. Trochę go staram się tu wzmocnić. Czy to da radę, czy nie? Lewa strona chyba wytrzyma, wiecie? Nie wiem, jak tam prawa. Jebło! Królu! Udało mu się, co za kolej! O, 30 tysięcy miałem kasy, to całkiem sporo, jeszcze miałem zapas. No i moi drodzy, w ten oto sposób przeszliśmy drugi etap gry z małymi problemami technicznymi. Widać co, że polska myśl techniczna ciebie nie opuszcza. Lepiej po taniości niż jakości. No kurde, musi być po taniości, żebyśmy normalnie mieli najlepsze achievementy. Moi drodzy, kończymy tą część budowania mostów.